W tej pieśni 241 mieliśmy dwa symbole ze Starego Testamentu. Jeden z nich o tym, że Pan ręce rozpościera w czas. I to było odniesienie do tego, gdy między innymi Mojżesz rozpościerał ręce w czasie bitwy. Później ten symbol parę razy się też powtarza. Drugi symbol to jest też starotestamentowy, który znamy między innymi z Ezechiela lub z Psalmu 23, gdzie wierzący jest porównany do owcy. Owca jako zwierzę jest tutaj symbolem na wierzących. I to zwierzę jest zwierzęciem czystym. Pierwszy raz podział na zwierzęta czyste lub nieczyste wspomniany jest w pierwszej Mojżeszowej, 7 rozdział, pierwsze dwa wersety. I rzekł Pan do Noego, wejdź do arki, ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. Ze wszystkich zwierząt czystych weź z sobą po 7, samca i samicę, a ze zwierząt nieczystych po parze, samca i samicę. Natomiast Noe nie dostał zaleceń, co poza tym podziałem i selekcją, że czystych ma być więcej niż nieczystych. Nic więcej nie mamy tu wskazane, żeby miał jakoś unikać nieczystych, jeść czyste, czy w ten sposób się odnosić do tego. I my w chrześcijaństwie również nie mamy takiego wymogu, bo czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział. I tutaj mamy powiedziane, że chrześcijanie mają tylko i wyłącznie zbawienie oparte na łasce Pana Jezusa Chrystusa. To jest 15 rozdział, 11 werset. Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. I dalej jest powiedziane, 19 werset, dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione i od krwi. Czyli widać, że z zaleceń żywnościowych jedynie krew jest tutaj zakazana. Natomiast wszystko inne jest jak najbardziej dozwolone. Zresztą to w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale, gdy widzimy Piotra u Korneliusza, to miał on wizji, żeby jeść i zabijać zwierzęta, które były spuszczone z nieba. I w ogóle nie było tam nic wspomniane o tym, jakoby zakaz spożywania nieczystych był podtrzymany. Rozdział, który chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozważyli, to jest trzecia Mojżeszowa. 11 rozdział. I te słowa są słowami skierowanymi bezpośrednio przez Boga, bezpośrednio do Izraela, bezpośrednio do ziemskiego ludu Bożego, do ludzi, którzy tutaj po ziemi mieli chodzić według Bożych wymagań. I przemówił Pan do Mojżesza i do Aarona tymi słowy. Powiedzcie do synów izraelskich tak. Takie zwierzęta możecie jeść spośród wszystkich zwierząt, jakie są na ziemi. Każde spośród bydła, które ma rozdzielone kopyto i rozszczepioną racicę i przeżuwa pokarm, możecie jeść. Lecz spośród przeżuwających pokarm i mających rozdzielone kopyto jeść nie będziecie. Wielbłąda, ponieważ przeżuwa pokarm, lecz nie ma rozdzielonego kopyta. Ten jest dla was nieczysty. Świstaka, ponieważ przeżuwa pokarm, lecz nie ma rozdzielonego kopyta. Ten jest dla was nieczysty.
zająca, ponieważ przeżuwa pokarm, lecz nie ma rozdzielonego kopyta, ten jest dla was nieczysty. Wieprza, ponieważ ma rozdzielone kopyto i rozszczepioną racicę, lecz nie przeżuwa połkniętego pokarmu, ten jest dla was nieczysty. Mięsa ich jeść nie będziecie, ani nie będziecie się dotykać ich padliny, są one dla was nieczyste. Z tego wszystkiego, co żyje w wodzie, możecie jeść. Wszystko, co żyje w wodzie, w morzach i w rzekach, ma płetwy i łuski, jeść możecie. Wszystko zaś, co nie ma płetw i łusek, w morzach i w rzekach, wszystko, co się roi w wodzie, wszystkie istoty żywe, które są w wodzie, będą dla was obrzydliwością. I pozostaną dla was obrzydliwością. Mięsa ich jeść nie będziecie i będziecie się brzydzić ich padliną. Wszystko w wodzie, co nie ma płetw i łusek, będzie dla was obrzydliwością. Ptactwa zaś, tymi brzydzić się będziecie. I nie będziecie ich spożywali, bo są obrzydliwością. Orzeł, sęp górski, orlik, wszystkie gatunki kani i sokołów, wszystkie gatunki kruków, struś, sowa, mewa i wszystkie gatunki jastrzębi, puszczyk, kormoran i puchacz, sójka, pelikan, ścierwojad, bocian, wszystkie gatunki czapli, dudek i nietoperz. Tutaj przerwę czytanie. Dlaczego tu jest nietoperz? Słowo tutaj przetłumaczone u nas jako ptaki w oryginale hebrajskim jest posiadające skrzydła albo też latające. Natomiast bardziej chodzi o to, że to są stworzenia, które mają skrzydła. I faktycznie nietoperz to jest taka istota podobna ni to do myszy, ni to do czegoś innego. Po prostu jest to nietoperz, mysz ze skrzydłami, można by powiedzieć. Wszelkie uskrzydlone, czworonożne owady będą dla was obrzydliwością. Lecz z wszelkich uskrzydlonych, czworonożnych owadów, i właśnie to słowo uskrzydlonych, czworonożnych owadów jest tam z uskrzydlonych, jeśli chodzi o to, co zostało w naszym tłumaczeniu oddane jako ptaki. Lecz z wszelkich uskrzydlonych, czworonożnych owadów możecie jeść te, które mają ponad swymi nogami tylne kończyny do skakania na nich po ziemi. Te z nich możecie jeść. Natomiast wszelkie gatunki, przepraszam, bez natomiast, wszelkie gatunki szarańczy wędrownej i wszelkie gatunki szarańczy solam, wszelkie gatunki szarańczy hagab, wszelkie gatunki koników polnych. Wszystkie zaś uskrzydlone, czworonożne owady będą dla was obrzydliwością. Przez te zaś zwierzęta staniecie się nieczyści i każdy, kto dotknie się ich padliny, będzie nieczystym do wieczora. A każdy, kto nosi ich padlinę, wypierze swoje szaty i będzie nieczysty do wieczora. To, które ma rozdzielone kopyto, ale nie przeżuwa połkniętego pokarmu, będzie dla was nieczyste. I każdy, kto się go dotyka, stanie się nieczysty. Wszystko, co chodzi na łapach swych spośród zwierząt czworonożnych, będzie dla was nieczyste. Każdy, kto się dotyka ich padliny, będzie nieczysty do wieczora. A kto będzie nosił ich padlinę, wypierze swoje szaty i będzie nieczysty do wieczora. Są one dla was nieczyste. A wśród małych zwierząt, które biegają po ziemi, mają dla was nieczyste, będą dla was nieczyste. Kret, mysz i wszelkie gatunki jaszczurek. Łasica, żółw, salamandra, skolopendra i kameleon. Te będą dla was nieczyste spośród wszystkich małych zwierząt. Każdy, kto się ich dotknie, gdy są nieżywe, będzie nieczysty do wieczora. Wszystko, na co spadnie którekolwiek z nich, gdy są nieżywe, będzie nieczyste. Każdy przedmiot, drewniany lub szata, lub skóra, lub worek, każdy przedmiot, którym wykonuje się jakąś pracę, należy włożyć do wody i będzie nieczysty do wieczora, potem będzie czysty. Jeżeli do jakiegoś naczynia glinianego
wpadnie którekolwiek z nich, to to, co jest wewnątrz tego naczynia, będzie nieczyste, a wy je stłuczecie. Każdy pokarm, który się spożywa, do którego dostanie się woda z tego naczynia, będzie nieczysty. Wszelki zaś napój, który się pije, będzie w takim naczyniu nieczysty. Wszystko, na co spadnie, cokolwiek z ich padliny, będzie nieczyste. Czy to piec, czy palenisko, należy je rozwalić. Są bowiem nieczyste i będą dla was nieczyste. Tylko źródło i studnia, jako zbiorniki wody, będą czyste. Natomiast kto dotknie się w nich padliny, która w nie wpadła, będzie nieczysty. Jeżeli zaś z ich padliny spadnie coś na ziarno przeznaczone do siewu, to będzie ono czyste. Jeżeli jednak na to ziarno wylano wodę, a potem spadło na nie coś z ich padliny, to będzie ono dla was nieczyste. Jeżeli padnie jedno ze zwierząt, które możecie jeść, to ten, kto się dotknie jego padliny, będzie nieczysty do wieczora. Kto by zaś zjadł coś z tej padliny, wypierze swoje szaty i będzie nieczysty do wieczora. A kto by niósł taką padlinę, wypierze swoje szaty i będzie nieczysty do wieczora. Wszelkie małe zwierzęta, które biegają po ziemi, są obrzydliwością. Nie wolno ich jeść. Nie będziecie też jedli niczego, co się czołga na brzuchu i niczego, co chodzi na czterech i więcej nogach spośród wszystkich małych zwierząt, które biegają po ziemi, gdyż są obrzydliwością. Nie kalajcie siebie samych przez spożywanie któregokolwiek płaza, który pełza, i nie zanieczyszczajcie się nimi, bo przez nie staniecie się nieczystymi. Albowiem ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Nie zanieczyszczajcie siebie samych żadnym płazem, który pełza po ziemi. Bom ja Pan, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby być Bogiem waszym. Bądźcie więc świętymi, bom ja jest święty. To jest prawo dotyczące bydła i ptactwa i wszelkich istot żyjących, które roją się w wodzie i wszystkiego, co żywe, pełza po ziemi. Abyście rozróżniali między tym, co nieczyste, a tym, co czyste, oraz między zwierzętami, które się spożywa, a zwierzętami, których jeść nie wolno. Tu pod koniec jest znowu adresat potwierdzony, że jest to do tych, którzy zostali wyprowadzeni z ziemi egipskiej. Natomiast duchowo można odnieść to, tak jak widzieliśmy w pieśni, że owca to jest typ człowieka. Owca to jest typ człowieka, Egipt jest to typ świata. My jako owce jednego pasterza jesteśmy wyprowadzeni przez Boga ze świata, z ziemi egipskiej. I jako wierzący jesteśmy owcami, których pasterzem jest Pan Jezus Chrystus. I w tym momencie, jeżeli zastosujemy spojrzenie w ten sposób, czyli wiedząc, że te słowa nie są skierowane do nas, ale są użyteczne dla nas. Tak zresztą list do Rzymian mówi, czy inne miejsca, że to, co przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy z pism mieli między innymi pociechę i pouczenie. I teraz, jeżeli popatrzymy z tego punktu widzenia, to od razu jest tutaj bardzo jasno widoczne, że są pewne cechy wśród otaczających nas ludzi, które mogą nam pomóc zrozumieć, dlaczego z niektórymi ludźmi mamy zażyłą społeczność, czyli z tymi, którzy mają rozdzielone kopyto i są przeżuwaczami, a z niektórymi nie mamy żadnej społeczności, jak na przykład z takimi, którzy nie przeżuwają, ale mają rozdzielone kopyto, albo przeżuwają, ale nie mają rozdzielonego kopyta, albo takimi, którzy umieją latać,
ale są na liście zabronionych ptaków, albo mają też łuski, ale nie mają płetw, albo mają płetwy, a nie mają łusek. Więc pierwsza cecha, przeżuwanie. Pierwsza cecha, która tutaj jest wymieniona, to jest uważne słuchanie. Czytamy o tym w pierwszej księdze Samuela. Pierwsza księga Samuela, 15 rozdział. Dwudziesty drugi i 23 werset. Samuel odpowiedział: czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Krnąbrność to jest taka forma, po ludzku byśmy powiedzieli, że jest to forma posłuszeństwa. Natomiast jest to posłuszeństwo z opóźnionym zapłonem, czyli posłuszeństwo albo wymuszone różnego rodzaju dodatkowymi impulsami, przekupstwem lub w inny sposób, albo posłuszeństwo bez chęci wykonania tego, czyli takie powolne, niechętne posłuszeństwo. Ale tutaj widzimy wyraźnie, uważne słuchanie. Właśnie jeżeli czytamy Słowo Boże, to w jaki sposób my je czytamy? Czy tak jak właśnie zwierzę, które nie przeżuwa, czyli przeczyta, jednym uchem wleci, drugim wyleci, czy też tak jak owca, która jest typowym przeżuwaczem, najpierw zgryzie trawę, a potem odpocznie, jak już jest pełna tej trawy i poczeka, aż to się w niej przeżuje, albo że ona to przeżuje. Jest to bardzo ważne rozróżnienie. Jak widzimy, jest to ważna cecha, bez której nie możemy mówić o czystości. Jeżeli ktoś nie rozważa Słowa Bożego, tylko je po prostu traktuje lekko, to nie jest przeżuwaczem. Taki człowiek po prostu nie przyswaja z tego słowa tego, co Bóg w tym słowie dla niego zawarł. Więc jest to podstawowa rzecz, żeby być przeżuwaczem, żeby przeżuwać pokarm, aby to słowo starać się zastosować do swojego życia w każdym możliwym do zastosowania aspekcie. Jeśli słyszymy na przykład polecenie nie kradnij, kto kradnie, niech kraść przestanie. Czy chodzi tylko i wyłącznie o zgodność z przepisami kraju, w którym się aktualnie znajdujemy? Czy też kradzież ma różne warstwy, różne odcienie, jak mogę to zastosować w moim życiu. Widzimy różne echa tego przykazania, na przykład, abyście na niczyją pomoc nie byli zdani. To jest nic innego jak właśnie przez Ducha Świętego przetłumaczone polecenie nie kradnij. I możemy w ten sposób patrzeć na każde Słowo Boże, które słyszymy. Każde Słowo Boże ma być słuchane z uwagą. Nie może to być nieuważnie słuchane. Musi ta uwaga wywołać w słuchającym jak najbardziej korzyść. Jest to też osądzenie dla tych, którzy stają za kazalnicą. Czy to, co mówimy, jako ci, którzy stają za kazalnicą, czy jest przez nas przerzute i potem jest efekt tego w postaci tego, co mówimy, czy też to, czym się dzielimy, jest tylko poślinioną słomą. To jest poważna różnica.
Dlatego czasami jest tak, że słuchamy jakiegoś kazania, które jest wręcz teologicznie perfekcyjne, bez zarzutów, nie ma tam błędów. I okazuje się, że po wysłuchaniu tego odchodzimy głodni. Przedstawiony Pan Jezus Chrystus w takim kazaniu jest Chrystusem książkowym, a nie żywym, wiecznym Synem Bożym. Nie widzi się w tym żadnej chwały, żadnej głębi ze Słowa Bożego. Tak się niestety może dziać zarówno z jednego powodu, że my jako słuchający nieuważnie słuchamy i nie przeżuwamy, ale bardzo często się tak dzieje, dlatego że ten, kto ten materiał wygłosił, nie zna osobiście Chrystusa albo zna go tylko powierzchownie i sam nie przeżył tego, czym się dzieli. Więc ważne jest, żeby zarówno słuchający, jak i mówiący zaliczali się do przeżuwaczy. Jest to bardzo istotna kwestia. Jest to zresztą widoczne w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział, że ci, którzy mówią, prorokują, to jest jedno, a drudzy niech osądzają. Osądzają, tam nie jest powiedziane kogo. Nie jest powiedziane osądzają mówiącego. Jest powiedziane osądzają, czyli osądzają mówiącego, osądzają siebie w świetle słów, które słyszą, osądzają swoje działania, osądzają wszystko, co jest do osądzenia. Nie tylko i wyłącznie mówiącego. Mówiącego również, bo mówi o tym Jakub. Niech niewielu z was, bracia, staje się nauczycielami, gdyż ostrzejszy, bardziej wymagający wyrok otrzymacie. Kolejna cecha. Rozdzielone kopyto. Rozdzielone kopyto ma to do siebie, że zostawia ślad w miejscu, gdzie się idzie. Czyli możemy zobaczyć odbicie tego kopyta, patrząc tam, gdzie to zwierzę przeszło. I to rozdzielone kopyto mówi nam o tym, że mamy postępować tak jak Chrystus. Ma to być odbite w postaci rozdzielonego kopyta. Takich rozdzieleń w piśmie jest wiele. Ja tylko jedno z nich tutaj przedstawię. Jest to, że ten odcisk ma w równowadze przedstawiać i miłość, i prawdę. Miłość raduje się z prawdy. Prawda bez miłości jest fałszem. Więc musi być zarówno to zgodne z tym, co Słowo Boże mówi, ale musi to być również wykonywane w miłości do Boga i w miłości do bliźniego. To jest tak, jak Pan Jezus chodził na ziemi. On zawsze postępował w pełnej prawdzie i w pełnej miłości. Jeżeli mamy kogoś, kto tylko i wyłącznie koncentruje się na tym, co określa on prawdą, ma nierozdzielone kopyto. Albo jeżeli koncentruje się tylko na miłości, ma nierozdzielone kopyto. Albo jeśli miesza miłość z prawdą, naginając prawdę do swoich uczuć, albo swoje uczucia w sposób nieuprawniony miesza z prawdą, wychodzi również fałsz. Te dwa elementy mają dać rozdzielone kopyto. To ma być jednoznacznie widoczne, że to jest 100% prawdy i 100% miłości, a nie jakiś miks. I to pokazuje nam, że możemy mieć człowieka, który świetnie przeżuwa Słowo Boże, świetnie przeżuwa, ale nie zostawia w praktycznym życiu śladu. Jest to zwierzę nieczyste. Jest to przypadek nieczysty. I to jego rozważanie Słowa Bożego
powinno dać efekt, jeśli ma faktycznie Ducha Świętego, w postaci śladu podobnego do rozdzielonego kopyta. Możemy też mieć obłudnika religijnego, który z zewnątrz wygląda jak człowiek miłujący Boga i miłujący ludzi, kładący nacisk na czystość doktrynalną, na Słowo Boże, ale on ma to jako wyuczony przepis ludzki. Może się tego nauczył, przebywając z wierzącymi, ale sam w sobie tego nie ma. Tak jak mówi Jakub, przygląda się swojemu obliczu w lustrze i odchodzi niezmieniony. I zachowuje się tak jak chrześcijanin, ale nie ma w sobie życia Bożego. I strasznie się męczy, ale działa. Tutaj przykład właśnie jest świni. Ona jest przez Piotra przywołana jako umyta świnia, która gdyby mogła, rzuciłaby się z powrotem do błota. Ma rozdzielone kopyto, ale nie przeżuwa. I mamy też pełną gamę ludzi, którzy ani nie przeżuwają, ani nie mają rozdzielonego kopyta. To już jest sprawa oczywista. Kolejny przykład to jest przykład istot morskich. I tutaj Słowo Boże mówi, że czyste są tylko i wyłącznie te, które mają łuski i płetwy. Nie wystarczy, że ktoś ma życie, czyli płetwy. Nie wystarczy, że ktoś ma łuski, ale nie może się poruszać, bo nie ma w sobie życia. Łuski pokazują, że chrześcijanin jest zachowany, czysty od wpływów tego świata. Płetwy pokazują, że on w tym środowisku może się poruszać nie z prądem, tylko tam, gdzie chce. Czyli jeśli jest potrzeba, to płynie z prądem. Jeśli jest potrzeba, płynie pod prąd. Jeśli trzeba, to płynie pod kątem pewnym prądu. Tam, gdzie Słowo Boże, życie z Boga nakazuje mu to czynić. Jeśli mamy różne sytuacje życiowe, to chrześcijanin z jednej strony, choćby nie wiem jaka była wywierana na niego presja, zachowa siebie czystym, nieskalanym przez świat. Ale są też obłudnicy religijni, którzy też zachowują się w ten sposób, że świat ich nie skala, ale nie mają w sobie życia z Bogiem. Oni nie mają w sobie zdolności do tego, żeby się poruszać. Są podobni do istoty, która jest gdzieś tam zakotwiczona, zabezpieczona przed wpływami świata. I są też tacy, którzy wydaje się, że mają życie z Boga, ale poruszając się w tym świecie w ogóle nie dbają o czystość. Nie dbają o to, żeby zachować się czystym od świata. Choć są to prawdopodobnie mili bracia i siostry w Chrystusie, nie możemy mieć z nimi społeczności, bo nie dbają o to, żeby być odseparowanymi od zła doktrynalnego, religijnego i praktycznego. Jakub wspomina o prawdziwej pobożności. Prawdziwą pobożnością przed Bogiem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom i zachowywać siebie nieskalanym od świata. Już przytoczyłem z pamięci, nie znalazłem tego miejsca. Chodzi o to, że właśnie tam mamy przejaw. Nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli. Jest to przejaw posiadania płetw i możliwości poruszania się, a zachowanie siebie nieskalanym przez świat to jest objaw posiadania pancerza, posiadania łusek, posiadania oddzielenia od tego świata. Pan Jezus Chrystus jest tu doskonałym przykładem. On
grzeszników przyjmował i jadał z grzesznikami. Nawet potrafił uzdrowić trędowatego, ale nie kalał się tym brudem, który był. Był doskonale oddzielony od grzeszników w ich grzeszności, równocześnie jako sługa wobec nich miał dla nich słowo życia i nikim nie gardził. My też nie mamy prawa do tego, żeby poniżać czy gardzić ludźmi tego świata, ale nie mamy według modły tego świata się poruszać. Nie mamy, tak jak Dina, iść i patrzeć, jak ten świat jest ubrany, czy w jaki sposób się zachowuje, żeby to skopiować. Te rzeczy powinny być przez taką twardą łuskę przed naszymi oczami zasłonięte. Nas ma interesować dobro tych ludzi. A dobro tych ludzi jest tylko wtedy możliwe do zrealizowania, jeśli jest właśnie zarówno możliwość poruszania się w tym świecie, jak i oddzielenie od tego świata. Sprawiedliwy, który jest chwiejny przed bezbożnym, jest jak zmącone źródło. Nie da się z tego napić. To jest po prostu błoto wymieszane z wodą. Niby jest woda, ale jest to po prostu pełne zanieczyszczeń. I tak samo jest z nami. Jeśli nie zachowujemy siebie odseparowani od tego, co świat ceni. I kolejna cecha to jest cecha związana z ptakami, albo inaczej, jak wspomnieliśmy, z uskrzydlonymi. Uskrzydlone istoty generalnie, co do zasady, można by się było spodziewać, będą obrazem tego, co lgnie do Boga, leci w górę. I są faktycznie ptaki, które są czyste. One się żywią czystymi rzeczami. Nawet pierwsza rzecz, którą Noe wypuścił z arki, to była gołębica. I gołębica miała to do siebie, że właśnie żywi się zbożem. Zboże jest to obraz na Słowo Boże. I gołębica jest czysta, może być składana w ofierze. Natomiast te, które tutaj mamy wymienione, żywią się rzeczami nieczystymi. Czyli są to tacy ludzie, którzy owszem, cenią religię, wznoszą się czasami w górę, czasami nawet mają głębokie myśli ze Słowa Bożego, ale znajdziesz w ich domu telewizor, być może jakąś gazetę z niemoralną treścią, być może jakieś romansidła, być może w szafie są ubrania, których wstydzą się założyć przed wierzącymi, być może robią jakieś rzeczy, przy których nie chcieliby widzieć nikogo ze zborowników. Ale są to właśnie tutaj przedstawione istoty, które z zewnątrz widać, że lecą. Czyli można powiedzieć, że to są niebiańskie istoty. Ale to, czym się karmią, powoduje, że są to istoty nieczyste. I mają co do zasady przez to rangę istot takich, z którymi nie powinniśmy mieć żadnej społeczności. A jeżeli ktoś z nas od czasu do czasu, tak jak te istoty, dał się oszukać, to czym prędzej niech zamieni się, tak jak Pan Jezus mówi, że mamy być jak gołębice. Dalej widzimy kolejne przykłady w tym rozdziale, że szarańcza, która głównie tylko ma tyle styczności z ziemią, aby się odbić do góry. Czyli jest to istota, która z jednej strony je czyste rzeczy, a z drugiej strony ma tylko tyle kontaktu z ziemią, żeby się od niej odbić i znowu
polecieć w górę. Ona jest tu zaliczona do czystych. I to jest dla nas również wskazówka. Musimy pewne rzeczy w życiu praktycznym wykonywać. Musimy pracować, musimy załatwiać coś w różnych urzędach, musimy przemieścić się samochodem, ale powinny te kontakty ze światem mieć jak najmniejszą styczność. Mamy się nie troszczyć o nic, ale we wszystkim z błaganiem prośby przedstawić swoje Bogu. A Bóg zaopatrzy nas według swojej łaski. I mamy o tym między innymi powiedziane w Filipian, 4 rozdział. Przeczytam to miejsce, ponieważ ono pięknie to charakteryzuje. 4 rozdział, 4 werset. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Łagodność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Widzimy ewidentnie, że nie ma tutaj miejsca na to, żeby jako istoty uskrzydlone, bo mamy miejsce w niebie, jesteśmy osadzeni w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, żebyśmy się żywili rzeczami nieczystymi, tak jak te ścierwojady. Nie mamy mieć z nimi nic wspólnego. Kolejna kategoria, którą tutaj widzimy, to są małe zwierzęta, które czołgają się po ziemi. To są materialiści. To są ludzie, którzy w ogóle nie przyjmują do wiadomości, że niebo istnieje. Oczywiste jest, że tego typu podejście jest dla nas jak najbardziej nieczyste. Są to niestety ludzie, których również możemy spotkać w chrześcijaństwie. Bardzo powszechny jest błąd, który Paweł apostoł już napiętnował, mówiąc, że byli tacy fałszywi nauczyciele, którzy mówili, że zmartwychwstanie już się dokonało. Widzimy też echo tego, że on o nich z płaczem mówi. To jest Filipian 3 rozdział od 18 wersetu. I Paweł tutaj mówi o tych ludziach, którzy pełzają po ziemi. Nie są to w żadnym wypadku chrześcijanie, choć się za chrześcijan podają. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego. Tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Widać ewidentnie, że nie ma tu miejsca na tego typu osobowość, która byłaby związana z ziemią bez wznoszenia się w niebie. I też mamy kolejnych wiele pouczeń, natomiast ponieważ jest to na tyle głęboki temat, że i tak całego nie omówimy, ja będę już zdążał ku końcowi. Widzimy tutaj, że są pewne zalecenia dotyczące tego, co będzie, jeśli taki osobnik będzie miał jakąkolwiek styczność z nauką Bożą. Bo wiemy, że woda wskazuje nam na Słowo Boże. I jeżeli mamy do czynienia z rozważaniem religijnym w wykonaniu takich osób, to jest to nieczyste. To jest podobne jak właśnie taka padlina padnie
na coś do jedzenia. To w żadnym wypadku nie nadaje się do naszego użytku. Jest to całkowicie nieużyteczne. Nie miejmy nic wspólnego z takimi religijnymi, fałszywymi rozważaniami. Bo czego możemy się nauczyć od fałszywego nauczyciela, który myśli, że na przykład już teraz mamy nowe przymierze? On ma wszystko powywracane do góry nogami. Nowe przymierze będzie zawarte dopiero po pochwyceniu, po przyjściu Pana, kiedy zacznie panować Pan Jezus Chrystus i zacznie się tysiącletnie królestwo. I jest powiedziane, że ono będzie zawarte z Izraelem i Judą. Albo jeżeli ktoś taki twierdzi, że mamy tutaj na ziemi zaczynać i mieć królestwo ziemskie. Jest pełno tego typu fałszywych nauk. Albo jeżeli ktoś uważa, że my jesteśmy pod zakonem, że te zalecenia dotyczące zwierząt czystych i nieczystych mamy przestrzegać w życiu codziennym, tak? Że mamy nagle nie jeść świnki. Jest to zupełnie niezwiązane z chrześcijaństwem tego typu filozofia. Nie nadaje się nauczanie takich ludzi do użytku. Albo jeżeli ktoś dopuszcza w ogóle myśl, że zbawienie jest utracalne. Co możemy mieć wspólnego z takim robakiem pełzającym po ziemi? Cokolwiek na cokolwiek spadnie padlina takiego jest nieczyste. I nawet nie nadają się rzeczy do produkcji żywności, takie jak piekarnik. Trzeba je rozwalić. Czyli komentarz albo konkordancja w wykonaniu takiego fałszywego nauczyciela nie nadaje się. Co innego studnia i co innego widzimy źródło, 36 werset. Jeżeli teolog katolicki przygotuje przekład Pisma Świętego, to nie czytamy komentarzy, ale samo Słowo Boże jest dla nas jak najbardziej użyteczne. Czyli tłumaczenie na przykład Romaniuka czy Poznańskie. Korzystamy z tego. Jest to właśnie przypadek z 36 wersetu. Ale jeżeli ten sam człowiek przygotuje już interlinię, czyli zestawienie greckiego i polskiego tłumaczenia i tam już są wprowadzone fałszywe nauki w środek. Na przykład mamy popowskiego interlinię wydaną przez Vocatio. Tam jest sfałszowanych wiele wersetów, na przykład Mateusza 16:18 fałszywie jest oddane i na tej skale, czyli na Piotrze, zbuduje Kościół mój. Kompletne fałszerstwo. Jest to właśnie tak, jak padlina wpadła do żywności. Nie nadaje się to ani do jedzenia, ani do przygotowania jedzenia. Więc bądźmy bardzo wdzięczni Bogu za te wskazówki. Bądźmy czujni, czy my sami jesteśmy przeżuwaczem, który zostawia ślad rozdzielonego kopyta? Bądźmy czujni, czy mamy zachowane w pełni łuski i czy poruszamy się w tym świecie w celu ratowania ludzi? Bądźmy czujni, czy wznosząc się do nieba nie żywimy się nieczystymi pokarmami? To jest wezwanie tego rozdziału dla nas jako chrześcijan, który pierwotnie był skierowany do Izraela, ale dla nas ma użyteczność praktyczną, codzienną. Tak jak całe Słowo Boże, każda linijka Starego Testamentu i Nowego Testamentu jest bezcenna. Ona dana była przez Boga nam jako żywe Słowo Boże. I w Nowym Testamencie mamy klucz, który pozwoli otworzyć te skarby każdemu, nawet najsłabszemu barankowi Bożemu, najsłabszemu w całej trzodzie, bo Pan Jezus nas tak umiłował, że dał nam proste, żywe słowo, którym możemy się codziennie karmić. Niechaj piękność Twa, Jezusie, we mnie lśni.
202. Niechaj piękna Jezusie we mnie śni. Niechaj będą odblaskiem Twe moje dni. O mnie tu mocą swą zawsze kieruje mną. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, Skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa
albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.